Dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Witajcie serdecznie na kolejnym podcaście, na naszym kolejnym wspólnym spotkaniu przy Bożym Słowie, refleksjach związanych z Królestwem Niebieskim i z życiem chrześcijanina. Dzisiaj zajrzymy sobie do Ewangelii Łukasza, do 8 rozdziału. Od 22 do 25 wersetu czytamy w tej Ewangelii takie słowa. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: kto to jest ten, że nawet wiatrom i w wodzie rozkazuje i słuchają go? Wspaniały fragment Bożego Słowa, który mi kiedyś bardzo pomógł. Otóż jest taka nietuzinkowa sytuacja. Uczniowie Jezusa Chrystusa dokładnie wypełniają jego polecenie. To Pan Jezus chciał, by wejść na tą łódź i przeprawić się na drugi brzeg. I gdy oni perfekcyjnie wchodzą w tą Bożą wolę, gdy oni robią dokładnie to, czego oczekuje i co chce od nich Jezus Chrystus, i znajdują się na tej łodzi, to spotykają się z wichurą i burzą, jakiej w życiu nie widzieli. W sensie, wiecie, to byli ludzie jeziora. To byli rybacy, to byli ludzie, którzy no niejedne kołysanie łódki przeżyli. Skoro ich wystraszyła ta wichura na jeziorze i skoro oni mieli problem z tymi falami, to znaczy, że to była taka wichura i takie fale, jakich jeszcze nie spotkali w swojej karierze. Przypominam, że na łodzi jest z nimi cieśla, który trochę gorzej, jeżeli chodzi o te sprawy. I to jest pierwsza wskazówka, niezwykle istotna w tym fragmencie Bożego Słowa. Czasem tak jest, że kiedy wchodzimy dokładnie w Bożą wolę, to w naszym życiu zadzieje się burza, jaka nigdy wcześniej nie miała miejsca. I my najczęściej wtedy mówimy, że to diabeł się wściekł. Najczęściej wtedy mówimy, albo inni nam mówią, że coś źle zrobiliśmy, na pewno rozminęliśmy się z Bożą wolą, bo Boża wola takich rzeczy nie przynosi. Ano czasem przynosi. I to czasem przynosi taką burzę, która nawet zaskakuje ludzi jeziora. Dalej jednak czytamy, że ci uczniowie zrobili coś mądrego w całej tej sytuacji. I skoro już sobie nie radzili, no to zawołali do swojego Zbawiciela, obudzili go. I wiecie, czasem tak jest, czasem tak po prostu jest. Kiedy masz już serdecznie dość, kiedy wszystko nie działa, no to po prostu zawołaj do swojego Zbawiciela. Wiecie, to jest bardzo ważne w ogóle, żeby nawet nasz Zbawiciel był naszą pierwszą myślą, a nie tylko ostatnią deską ratunku. Ale jeśli już jesteśmy w takim miejscu, że potrzebujemy ostatnią deskę ratunku, no to biegnijmy do Boga, przecież do kogo innego. No ale ciekawe jest tutaj, że kiedy Jezus się budzi, gromi ten wiatr, gromi te fale, to on ma takie pretensje do tych swoich uczniów. Zresztą bardzo lubię jakby te opisy, bo to pokazuje, że Pan Jezus wcale nie był takim mamamejo, on był dosyć szorstki, dosyć taki twardy dla tych swoich uczniów. On przytulał wszystkich naokoło, a uczniów wychowywał. Dosyć tak radykalnie, dosyć mocno i nieraz ich gani. I w tym przypadku też ich gani i mówi im: słuchajcie, no ale gdzie jest wasza wiara? No i o co w tym chodzi? Ano o to w tym chodzi, że jeżeli wchodzisz w Bożą wolę, nawet jeśli wtedy wywołuje się burza, to i za tą burzą stoi Bóg, to Bóg wie, że ty sobie z tą sytuacją poradzisz. Ona czemuś służy. Ty masz coś przez tą sytuację odkryć, czegoś się nauczyć. Być może masz się wyszkolić. Zresztą nasz rozwój, rozwój chrześcijanina jest właśnie tam, gdzie kończy się strefa komfortu. Tam, gdzie jest coś nowego. Tam, gdzie jest coś zaskakującego. Otóż rozwój chrześcijanina nie jest w wygodzie. Rozwój chrześcijanina nie jest w rutynie. Rozwój chrześcijanina jest tam, gdzie burze są, gdzie fala wlewa się do łodzi,
a ty przecież jesteś człowiekiem jeziora. I pokazane też w tym fragmencie jest to, że nawet kiedy tym uczniom to nie wyszło, nawet kiedy Pan Jezus ich zganił, to i tak mogli z tego wyciągnąć lekcję. Ale to jest wspaniałe, że naprawdę jest tak, że Bóg nawet w złych rzeczach znajdzie sposób na to, by nam to wyszło na dobre. Nawet wtedy, kiedy my się pomylimy, nawet wtedy, kiedy powinniśmy być zganieni przez Jezusa Chrystusa, to nawet wtedy możemy wyciągnąć lekcję. Tutaj konkretnie można było wyciągnąć lekcję, że taką władzę nad żywiołami ma Bóg i że z całą pewnością Chrystus jest Bogiem. Chcę jeszcze raz wrócić do tej burzy, bo to jest niezwykle istotne i niezwykle ważne w całym tym temacie. Słuchajcie, jest taki jeden z moich ulubionych bohaterów filmowych. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że tym bohaterem jest Rocky Balboa. I Rocky Balboa powiedział coś takiego. Świat to nie tylko słodycz. To bardzo podłe i paskudne miejsce. I nieważne, jak twardy jesteś, to przydusi cię do gleby, jeśli mu na to pozwolisz. Nikt nie uderzy cię tak mocno jak życie. Nieważne, jak mocno bijesz, ale ile jesteś w stanie znieść i nadal iść do przodu. Na tym polega zwycięstwo. Jeśli wiesz, na co cię stać, rób to, na co cię stać. A jeśli nie jesteś tym, kim chcesz być, nie szukaj winy w innych. Tak robią tylko tchórzem. Wspaniałe słowa. Dlatego właśnie lubię ten film i lubię tą postać i tak często wspominam o Rockim Balboa. Czasami tak jest. Czasami tak po prostu jest, że mamy podgórkę i mam nadzieję, że już jest jasne, że nie zawsze to podgórkę jest wywołane diabelskim działaniem. Czasami mamy podgórkę. Czasami zmagamy się z czymś i jedyne, co nam zostało, to walczyć. Walczyć, wytrzymać, nie bać się i iść do przodu. I nie robić ani kroku do tyłu. I słuchajcie, nieraz się przekonałem, że kiedy człowiek zrezygnuje w takiej chwili, kiedy się podda w takiej chwili, kiedy nie zawoła do Boga, albo nie ogarnie się, albo nie zacznie coś robić, to nawet Bóg nie może nic więcej zrobić dla takiej osoby. Ale kiedy wytrwamy taką próbę, kiedy nie poddajemy się, kiedy nie damy się zatopić, to wtedy z całą pewnością Bóg przyjdzie z pomocą, bo On się nigdy nie spóźnia. Słowo Boże mówi do nas w innym fragmencie takie coś. Ale Wszechmocny Pan udzielił mi wsparcia, dlatego nie upokorzyło mnie to. Dlatego mą twarz uczyniłem jak krzemień. Wiedziałem, że nie spotka mnie wstyd. To jest wspaniałe. Tu jest napisane, że Bóg składa nam obietnicę pomocy wtedy, kiedy nasza twarz jest jak krzemień. Jaki jest krzemień? Ano, krzemień jest szorstki, krzemień jest taki, że jest ociosany i krzemień jest taki, że niegroźne mu warunki i krzemień jest taki, że jak ktoś w niego coś za dużo uderza, to w końcu rozpali się ogień Królestwa Bożego. Być może przechodzisz coś trudnego, być może nawet przechodzisz przez Dolinę Cienia. Pamiętaj, Pan jest z tobą i jedyne, co musisz robić, to biec w jego stronę. Wytrwaj. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro. Z Bogiem. Pa.